Moi drodzy, za nami niełatwa lekcja o ciśnieniu słupa wody. Mam nadzieję, że to streszczenie pomoże Wam zaprzyjaźnić się z koncepcją ciśnienia słupa wody. Będziemy zresztą jeszcze o tym mówić na lekcji, bo mi się wydaje, że jedna lekcja to jest za mało, żebyśmy wszyscy poczuli się naprawdę spokojni i pewni, jeśli chodzi o ten temat. Będziemy obliczać i wykonywać eksperyment, no i w eksperymencie będziemy używać nurka Kartezjusza, który jest czułym narzędziem do mierzenia zmian ciśnienia zewnętrznego. No i przypominam, jak ten numer Kartezjusza działa, to jest nagranie na filmie, będzie też dołączone do streszczenia lekcji. Ściskam tego nurka i on tonie, puszczam i się wynurza, ale butelkę można ścisnąć w dowolnym miejscu i ten nurek reaguje tak samo, a wiemy, że tonie wtedy, gdy zwiększa się ciśnienie wody w tej butelce, więc stąd prawo Pascala, zwiększenie ciśnienia zewnętrznego powoduje jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu. No w tym wypadku mówimy oczywiście o cieczy, o wodzie. Otóż mamy następujący problem do rozwiązania. Mamy zbiornik z wodą. Zbiornik z wodą, wokół tego zbiornika, no powiedzmy naczynie z wodą. Nad powierzchnią wody, która tu jest namalowana, jest powietrze, w związku z tym o ciśnieniu równym ciśnieniu atmosferycznemu, to P z takim dopiskiem atm, to jest algebraiczny zapis o znaczenie ciśnienia atmosferycznego. No, ponieważ ciśnienie atmosfera prze na tę powierzchnię wody, no to tuż pod powierzchnią ciśnienie wody też równa się ciśnieniu atmosferycznemu, no, zgodnie właśnie z prawem Pascala. Pytanie, co się dzieje głębiej? Pytanie, co się dzieje, jak opuszczamy się coraz niżej i niżej? I ile wynosi ciśnienie na głębokości H? Znowu H. Height, wysokość po angielsku, często używana literka do oznaczania wysokości albo głębokości, jest symbolem, algebraicznym symbolem głębokości. H może być, za H możemy podstawić cokolwiek, tak? Tak jak za X na lekcji matematyki. Możemy podstawić 5 cm, 10 metrów, 50 metrów, co chcemy. No cóż, wiemy, że ciśnienie, to dodatkowe ciśnienie, które zewnętrzne, można powiedzieć, które działa na, czy jest w tym zbiorniku na głębokości H, no to jest stosunek parcia do pola powierzchni. Czym jest tutaj to parcie i czym jest to pole powierzchni? No możemy sobie wziąć taki walec. To, co tutaj narysowałem, nazywa się walcem. No, możemy wziąć sobie taki walec, umieścić tutaj. No i ten walec będzie miał wysokość H, taką samą jak ta głębokość, i pole powierzchni wynoszące, podstawy wynoszące S. No i widać, że na tę podstawę tego walca działa ciężar wody znajdującej się w tej objętości walca, tutaj nad, prawda? No ta woda ma ciężar, wiemy. Woda ma masę, jeśli ma masę, to ma ciężar także. No więc niech to będzie ten ciężar Q, podzielony przez pole powierzchni podstawy S. No i ileż może być
czemu może równać się ten ciężar? No, na pewno woda ma masę, więc jeżeli byśmy znali masę wody zawartej w tym, w tej objętości tutaj, to mnożąc ją przez ten nasz współczynnik proporcjonalności między masą a ciężarem, 10 newtonów na kilogram albo 1/100 newtona na gram, no możemy obliczyć ciężar. No, teraz kolejne pytanie jest, jak wyznaczyć masę. No ale możemy tu posłużyć się pojęciem gęstości, dlatego że znamy gęstość wody. Gęstość to jest stosunek masy do objętości. No, w związku z tym, gdybyśmy umieli obliczyć objętość tego walca, objętość tej wody w tym walcu, no to łatwo można byłoby policzyć masę jako iloczyn gęstości i objętości. No dobrze, no to zobaczmy, jak policzyć objętość takiego walca. No, przypominam, co to jest objętość. Objętość mierzymy w ten sposób, że usiłujemy wypełnić daną bryłę, tą przestrzeń. Objętość zresztą to jest miara przestrzeni zajętej przez jakieś ciało. Więc ile wynosi miara przestrzeni zajętej przez ten walec? No, żeby to zrobić, podobnie jak przy okazji mierzenia pola powierzchni, no, zastanawiamy się, ile takich jednostkowych sześcianików, tu przy polu powierzchni to były kwadraciki, a przy objętości to będą sześcianiki, ile takich jednostkowych sześcianików da się ułożyć, wsadzić do takiego, do tego naszego walca. No i jak to możemy wsadzać? No możemy to wsadzać warstwami, tak? To znaczy najpierw ułożyć na polu, na podstawie pierwszą warstwę tych sześcianików. No ale sześcianiki mają bok jednostkowy, w związku z tym powierzchnia podstawy takiego sześcianiku też jest jednostkowa, w związku z tym one tymi powierzchniami podstawy wypełniają swoimi podstawami, wypełniają podstawę walca. Ja to celowo tutaj tak narysowałem jako jajko, bo chodziło o to, że to jest tak z boku widoczne, prawda? Ta podstawa walca jest widoczna z boku, trochę tak jak tutaj, to nie jest pełne koło, pod kątem. No to w takim razie takich sześcianików w jednej warstwie, w takiej warstwie równej na podstawie tego walca, no zmieści się dokładnie S, tak? Dlatego że gdzie S jest polem podstawy, dlatego że taki jest sens pola podstawy. Ile kwadratów będących podstawą każdego z tych sześcianów zmieści się w tej podstawie S. No to już wiemy. No to następna warstwa też będzie miała S sześcianików, kolejna S, kolejna S. No a ile będzie takich warstw od dołu do góry? No tyle, ile wynosi wysokość tego walca. W związku z tym możemy sobie powiedzieć, że nasza objętość walca. O, czego nie chce działać? Zaraz zadziała. Że nasza objętość walca równa się iloczynowi pola powierzchni podstawy i wysokości. Jeszcze to poprawię, żeby to ładnie wyglądało. Tak. Równa się iloczynowi pola powierzchni podstawy i wysokości. No to jak teraz wrócimy tutaj na poprzednią tablicę i zapiszemy to, co żeśmy właśnie przed chwilą odkryli, że ta objętość tutaj to jest iloczyn wysokości i pola powierzchni walca, no to możemy przepisać ten wzór, bo coś takiego się nazywa wzorem na fizyce. Znowu się zepsuło. Dobrze, będziemy jeszcze raz się starać.
Najpierw przeniesiemy to sobie tu, a potem stąd tam wyżej. Tutaj. Popatrzcie, ja tutaj po prostu G zostało, RO gęstość została, a zamiast objętości napisałem H razy S, wysokość razy pole powierzchni walce. No dobrze, no to teraz to muszę poprawić trochę, tak żeby każdy z tych symboli zadziałał oddzielnie. Można go było przekształcać oddzielnie, no i mogę zrobić to, co lubię najbardziej, to znaczy skrócić sobie teraz pole powierzchni z polem powierzchni. Pole powierzchni się skróci, no i zostaniemy z takim wzorem. Zmienię jeszcze kolor z powrotem na czarny. Zostaniemy, czy wyprowadzimy bardzo ważny wzór, mianowicie, że zmiana, nie wiem dlaczego nie chce mi się to, dobrze, teraz, że zmiana ciśnienia na głębokości H równa się tu, może go sobie umieścimy, równa się iloczynowi tych trzech czynników. Gęstości wody, stałej proporcjonalności pomiędzy masą a ciężarem i wysokości słupa cieczy. No i to oznacza, że im głębiej znajdujemy się pod wodą, tym większe ciśnienie słupa wody działa na nas. No, na lekcji obliczaliśmy jeszcze, na jakiej głębokości ciśnienie słupa wody jest równe ciśnieniu atmosferycznemu i obliczyliśmy, że to będzie na głębokości 10 metrów. To znaczy z każdą głębokością kolejną 10 metrów ciśnienie zwiększa się o wartość ciśnienia atmosferycznego. Na przykład na łódź podwodną pływającą na głębokości 300 metrów w przybliżeniu, bo tam jeszcze gęstość zmienia się trochę z głębokością, ale w przybliżeniu można powiedzieć, że działa ciśnienie wody równe 30 ciśnieniom atmosferycznym. To bardzo dużo, bo pamiętacie, że ciśnienie atmosferyczne to jest 1 kg na centymetr kwadratowy, tak? Więc na taką łódź podwodną działa ciśnienie 30 kg na 1 cm kwadratowy, a łodzie podwodne są duże, więc tych centymetrów kwadratowych powierzchni mają bardzo dużo. No i zrobiliśmy potem jeszcze doświadczenie. Wprawdzie to nie jest film, który kręciliśmy na lekcji, tylko taki, jaki nakręciłem u siebie w domu, ale popatrzcie, tak to doświadczenie wyglądało. Mamy tą naszą butelkę. W butelce jest nurek Kartezjusza. Tu właśnie nie bardzo go widać. O, teraz będzie go widać lepiej. Rurka jest wypełniona wodą. I podnosimy teraz drugi koniec tej rurki. Tam na tym drugim końcu jest zrobiony z przeciętej butelki lejek. Nurek nam się zapinował, tak samo jak na lekcji. No ale jak rurka jest podniesiona do góry, z lejkiem, z wodą, nurek tonie. Nurek tonie, bo ciśnienie zwiększyło się o ciśnienie słupa cieczy w rurce. Jak teraz opuścimy to, to nurek zacznie wypływać, ciśnienie się znowu zmniejszyło, a teraz podniosłem i ciśnienie znowu się zwiększyło.
Link do tego filmu też będzie w materiałach z lekcji. Mam nadzieję, że podobało się Wam te doświadczenia. To jest prawdziwa magia, moim zdaniem. Dziękuję bardzo.